Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, a w Gazecie Finansowej naszym gościem jest pan Michał Marszał, redaktor z tygodnika Nie, również i administrator najpopularniejszych w Polsce profili społecznościowych. Pan już widzę, powątpiewa sam, ale taka jest właśnie opinia, proszę pana. Panie redaktorze, no właśnie patrzę na pana i się zastanawiam, czy w panu już emocje opadły co do głośnej ostatnio sprawy sprzed kilku dni, ona się rozpoczęła kilka dni temu. AMS, firma należąca do Agory, wydawcy wyborczej, to wszystko jest istotne, uniemożliwiła panu publikację billboardu przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej, billboardu z napisem nadchodzi koniec Jarosławie, białe litery na czarnym tle. Czy uważa pan to za ograniczenie wolności słowa? Poniekąd tak, no bo generalnie widzimy teraz w Polsce, nie wiem skąd ta moda się wzięła na te billboardy takie powiedzmy katolickie, chrześcijańskie czy antyaborcyjne i to wszystko jest wieszane, a mi prostego sloganu, który zdaje się nie jest ani wulgarny, ani nie narusza niczyich dóbr osobistych, no, powieszenie mi uniemożliwiono, tłumacząc się moim zdaniem w wyjątkowo bzdurny sposób, to jakby możliwością zniszczenia tego billboardu, co chyba w najlepiej strzeżonym miejscu w kraju stoi, może pomijając ulicę Mickiewicza na Żoliborzu w Warszawie. No pod Nowogrodzką jest non-stop policja, zwykle dwa radiowozy albo nawet trzy, więc ten plakat jest jeszcze jakby za płotem, jest na dużej wysokości, więc nie widziałem tu żadnego ryzyka zniszczenia, stąd to tłumaczenie wydaje mi się idiotyczne, a nawiązując do pani pytania, no to chodzi o jakiś rodzaj wolności słowa naruszony. Moim zdaniem jest to bardziej autocenzura firmy AMS niż cenzura, którą można zarzucić rządzącym. I to jest gorszy rodzaj cenzury, ta autocenzura, bo ona powoduje, że żyjemy w takim strachu, że boimy się moim zdaniem nie szkodzącej nikomu rzeczy powiesić. No, jest to przykre. Kto jest właściwie autorem tego sloganu? Dzisiaj to już nie mógłbym powiedzieć, bo ja zrobiłem nabór taki wśród internautów, żeby zaproponowali może jakieś plakaty, hasła. Przyszło kilkaset propozycji, oczywiście 90% powiedzmy była zbyt wulgarna, żeby to wywiesić i to nawet nasz prawnik odradzał, a starałem się znaleźć takie hasło, które da do myślenia, będzie jednocześnie eleganckie, a też prezesowi da do myślenia w drodze do pracy, gdy będzie sobie mijał ten napis, więc tak to się jakoś zrodziło, chyba wspólnymi siłami po prostu internautów, mnie i jeszcze tam jakby ekipy, która za tym stoi i mi pomaga. W jaki sposób pan zebrał pieniądze na produkcję tego billboardu? Ja założyłem kilka miesięcy temu konto w serwisie Patronite, uznałem to za najbardziej jakby uczciwe podejście do działalności w internecie, to znaczy, że ludzie, którym to się podoba, co ja robię, dają na to pieniądze, to jest 5 zł, 15 zł, czasem więcej i w ten sposób zebrałem środki, które mogę wydać na różne tego typu przedsięwzięcia, które zamierzam czynić w najbliższym roku, no, do wyborów, więc tam się pojawiło kilka pomysłów. Ten był pierwszy i naszym zdaniem jakby delikatny, a już nie wyszedł, chociaż szczerze mówiąc to wyszedł ponad skalę, której się spodziewałem, bo mam darmową reklamę, więc no, tak to wygląda. Zrzucili się na to po prostu internauci. A czy oni teraz nie domagają się zwrotu tych środków? Wręcz przeciwnie, podnieśli stawki, które wpłacali, kibicują i więcej osób zaczęło wpłacać te pieniądze, bo liczy na to, że skoro tu nie wyszło, to wyjdzie gdzie indziej, na innym froncie. Ja zresztą postanowiłem jakby dowieść ten temat, który obiecałem. Tam jest taki budynek przy Nowogrodzkiej, gdzie reklama, której co prawda nie lubię, wielkoformatowa, wisiała i teraz została zdjęta. Staram się dotrzeć do administratora tego budynku. Nie wiem, czy się zgodzi na jeszcze większą reklamę niż ta, co była planowana. Ewentualnie skorzystam z ciężarówek takich LED-owych. To jest nowoczesne rozwiązanie. Z czterech stron ciężarówki wyświetla się to, co się chce i nie ogranicza to człowieka, że musi być to jedna rzecz, tylko mogą się te rzeczy zmieniać, więc pójdę w tę stronę. Zastanawiające jest to, że firma AMS, przynajmniej w moim odczuciu jest to zastanawiające, że jakby trzymała pana nie to, że w niepewności, ale w pewności, że ten billboard zostanie powieszony do samego końca. Dopiero właśnie w ostatniej chwili stwierdzono, że jednak do tego nie dojdzie. Czy gdyby jednak odmówiono panu z automatu, sytuacja inaczej by dla pana wyglądała? Nie byłoby tego zastanawiania się nad wolnością słowa? Ja byłem, szczerze mówiąc, zdziwiony i to mnie najbardziej ubodło w tym zachowaniu firmy AMS, że,
Od początku, przy pierwszym telefonie już powiedziałem, kim ja jestem, czym ja się zajmuję, że to ma być swego rodzaju happening przed i koniecznie w tym miejscu, które jest przed siedzibą PiS-u. I ostrzegałem, że może warto zapytać prawników, jakby dowiedzieć się głębiej, czy takie coś jest możliwe. No i na każdym etapie, a tych etapów było kilka, akceptacji tego, rozmowy o tym, co tam może być, mówiono mi, że tak, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, aż do dnia, w którym ten plakat miał wisieć, a pojechałem, pamiętam, w nocy z 15 na 16, żeby zobaczyć, bo nie wiem, jak takie billboardy są wieszane, o której godzinie, czy ktoś tam przy tym pracuje. Tego nie było. Pojechałem rano o 7 i tam jacyś fotoreporterzy się kręcili, widzę, też niezbyt szczęśliwi z tego tytułu, że tamtego billboardu nie ma. Dzwoniłem w końcu do firmy AMS, ta pani, z którą ustalałem to wiele miesięcy, poszła na urlop akurat tego dnia. O, może oczywiście, może to był przypadek. Jakiś pan ją zastępował i on dopiero po wielu ustaleniach powiedział mi, że ten plakat jest właśnie wyklejany. Ja wtedy udałem się na miejsce, zobaczyć to wyklejanie. No i niestety przez 40 minut gapiłem się jak no, zwierzę, powiedzmy, w niebo. I nie było tam tego billboardu, więc wróciłem do redakcji. Wtedy zauważyłem e-mail od radcy prawnego firmy AMS, że taki billboard nie może zawisnąć. No i parę brzydkich słów poleciało, nie ukrywam. Co mogłoby pana zdaniem być czynnikiem decydującym, że ten billboard nie zawisł przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej? To na wielu płaszczyznach można rozpatrywać. Znaczy, to może być jakaś polityka korporacyjna po prostu, która gdzieś tam zawiodła na pewnym szczeblu i załóżmy pani, której zależało na sprzedaży reklamy, inaczej do tego podeszła niż prawnicy, którzy się tam wszystkiego boją. Mogło być tak, i to uważam za najbardziej prawdopodobne, bo tak mi podpowiadają, że chodzi o kampanię wyborczą przyszłoroczną, gdzie partie polityczne, w tym Prawo i Sprawiedliwość, wieszają reklamy za grube miliony, a tu nagle taki śmieszek z internetu sobie by to jakby popsuł te plany i te zarobki, więc jakby tę logikę rozumiem. Nie rozumiem po prostu i o to mam żal, że od początku mi nie powiedziano, że takie coś jest niemożliwe, bo nie byłoby tej rozmowy i całych tych problemów. Dopytam jeszcze, czy nie uważa pan jednak, że to, że AMS jest spółką prywatną, to miała prawo odmówić panu zawieszenia tego billboardu, no to realizacji? Też na kilku płaszczyznach rozpatrywać, bo oczywiście jest ten słynny artykuł 138 kodeksu wykroczeń, który tam przy drukarzu z Łodzi wziął pod lupę Trybunał Julii Przyłębskiej. Oczywiście jaki mam stosunek do tego Trybunału, może się pani redaktor domyślić. Więc w tym względzie to jest jakby zabawa dla prawników i ocenianie tego z takiej ludzkiej perspektywy po prostu. Uważam, że no, nie można na pewno wszystkiego powiesić na billboardzie, że to jest jakby no, za przeproszeniem gołego tyłka, bo to może narażać firmę na jakąś odpowiedzialność czy też konsekwencje. Ale no firma AMS nie istnieje od wczoraj, istnieje od wielu lat, jest częścią dużej korporacji, więc tam te procedury na różne przypadki na pewno już mają przepracowane. No dla mnie to jest strach, bo to jest jakby to, co mi się najbardziej rzuca w tym wszystkim, to jest strach nawet firmy, która jest częścią giełdowej spółki, potężnej spółki, że to jest strach, który po prostu tam zdecydował o tym, żeby tego nie wieszać. To może być strach przed konsekwencjami finansowymi, ale co bardziej tego się obawiam, politycznymi. W liście, który pan dostał od firmy AMS, było dokładnie napisane, że raczej chodzi o strach przed zniszczeniem billboardu. Głośny fakt medialny. Ten głośny fakt medialny miały wywołać właśnie słowa nadchodzi koniec Jarosławie i cytuję dalej, który wzbudza bardzo silne, często nacechowane agresją kontrowersje. To też jest moim zdaniem pokrętne tłumaczenie, bo tam niejako wynikało z tego pisma, że to jakby głośne emocje wzbudzało wówczas przed powieszeniem, a tak nie było. Ja po prostu przypomniałem, że będę billboard wieszał, nie otrzymałem żadnych, nie widziałem, a śledziłem w internecie negatywnych komentarzy na ten temat, czy jakiegoś wzmożenia, wzburzenia i tak dalej. Więc to jest moim zdaniem no, wykręt prawny. No niezbyt lotny, bo myślę, że gdybym miał odpisywać na miejscu prawników AMS-u, to robiłbym to trochę w inny sposób. No ale to już jakby wewnętrzne sprawy spółki. Z zainteresowaniem będziemy przyglądać się temu, jak dalej będzie wyglądała ta chęć jakby poszerzenia pola możliwości wolności słowa w Polsce przez pana. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję, pan Michał Marszał z tygodnika Nie był gościem Gazety Finansowej. Wszystkiego dobrego dla pana. Dziękuję.